Poczekajcie, zaraz coś wam pokażę. O, żebyście się dobrze przygotowali. Kochani moi, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Tu Ola Żelazo, witam was w ten niezbyt piękny piątunio. Co by tu nie kryć, kurczę, deszcz pada, taka szaruwa za oknem, więc musimy coś na to poradzić. I wiecie, co jest najlepsze. Taki porządny, fajny trening. Na pewno nam się przyda. Szykujcie od razu hantelki. Teraz jest parę minut, żeby pobiec po te hantelki, bo one dodadzą dzisiaj czadu naszym ćwiczeniom. Ale jeśli zdarzy się, że nie ma hantelek, żadnych ciężarków, no to nic się nie stanie. Ćwiczymy mimo wszystko. Już do was przychodzę i się z wami witam. Zaczniemy od rozgrzewki. Zrobimy 5 serii. Nogi, pośladki, brzuch, klatka piersiowa i barki i ramiona, biceps i triceps przeplatane. Każda seria to są 3 ćwiczenia, 2 wzmacniające, 1 cardio, więc będzie się działo. Może być taki fajny ogień. Woo! Dobra, kogo mamy? Cześć Marcelina, cześć Milenko. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Ada, wkładam buty. Okej, dobra, mamy jeszcze minutkę, więc możemy jej włożyć buty i właśnie wziąć hantle. Cześć Małgosiu, fajnie, że jesteś. Kasia, dzień dobry, Sylwia, hej, dzień dobry, Wiesiu, dziś brzuszek, Monika, dziś też będzie jedna seria na brzuszek, ale w ogóle te wszystkie ćwiczenia, które zrobimy, one wspaniale wpływają na to, żeby brzuch dobrze wyglądał i żeby spalić dużo kalorii. Moja mama, dzień dobry, hantelki gotowe, mama, twój ulubiony trening, więc wiesz, trzeba się wziąć w garść i lecimy z tym koksem. Magda, dzień dobry, Ania, dzień dobry, Olu, nie zaspałam, wow, no jest moc, to już jest taki sukces o poranku i to jest bardzo fajne. Hej Justynko, cześć Agnieszka, Aldona, Kasia, Edytka, dzień dobry, Agnieszka, ja już po wyzwaniu, teraz pora na poranek, Agnieszka, no jesteś moją bohaterką, naprawdę. Buongiorno Basiu, ja już na macie od 6.30, joga na dzień dobry zaliczona i ćwiczenia dla seniorów, kawusia, a teraz czekam na... Żelazny poranek. Dzień dobry Marzenko, dzień dobry Pani Jadziu, Wiesiu, Wiesi już się bardzo podoba. No dobra, to co? Nie ma na co czekać. Cześć Jolu, cześć Bernadetto, Ania, Iwonka, wierzę, że zdążysz 15 minut. Dobra, no co? To nie ma co wierzyć, tylko po prostu przechodzić do roboty. Zaczynamy od podnoszenia kolan. Na razie hantelki odkładamy, one nam się później przydadzą. Musimy, wiecie, przygotować, troszkę rozbudzić ciało. Nie bierzemy od razu hantli i zaczynamy nimi działać, tylko najpierw właśnie te stawy, te mięśnie. Musimy im pokazać, co je będzie czekało, żeby żadnych kontuzji nie było. Możemy przygotować hantelki lżejsze i cięższe, jeśli mamy. A jeśli mamy jedne, to też jest ok. Jeszcze 4, 3, 2. Jeden, ręce na biodrach, obszerne krążenia w jedną stronę. Oj, 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 ale fajnie. Ruszamy z piąteczkiem. I w drugą stronę, bach. Zmiana kierunku. Fantastycznie. Teraz kładziemy dłonie na barkach i robimy skręty. Na delikatnie zgiętych kolanach, żeby nie było przeprostu, możemy przy skręcie odkleić piętę od podłogi. I bach, i bach, i bach. I jeszcze chwila. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Stań na szerokość bioder i przysiadł z wyciągnięciem ramion do przodu. Wdech i wydech. Zaangażuj pośladki. Wdech i wydech. I jeszcze. 4. To rozgrzewka, więc tych ćwiczeń, tych powtórzeń nie będzie dużo. Ostatni. Rewelacja. Stajemy z wdechem ramiona do góry, z wydechem pochylamy się i ramiona przód i tył. Wydech. Mocno się wyciągamy, plecy wyprostowane, pępek już jest podciągnięty do kręgosłupa. I jeszcze chwila. I wydech. Kolana lekko zgięte. I 3, 2, 1, wyciągnij ramiona, jeszcze troszkę, ściągniemy łokcie do żeber. 6, 5, 4, 3, 2, 1, prostujemy się rolującym ruchem i jeszcze wypady na ukos, 6 powtórzeń, po 3 na nogę, wydech. Jeszcze 2, raz i
dwa, jest! Dobra, rozgrzewka za nami. To bierzemy hantelki, możemy wziąć teraz trochę cięższe i zaczynamy robić nogi. Trzy ćwiczenia. Będą przysiady, wypady i później cardio skater. To co? Hantelki w dłoń i ruszamy. Przysiady, biodra do tyłu, plecy wyprostowane, kolana się nie zbiegają do wewnątrz i pompujemy. Ha, jest. Oj, nogi po ślady uwielbiają to ćwiczenie. Lecimy z koksem. Jest. Wdech w dół, wydech do góry. Wdech i wydech. I jeszcze Wam powiem tak. Dzisiaj zrobimy po jednym ćwiczeniu w każdej serii, ale jeśli będziecie powtarzać żelazny poranek, to nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zrobić po dwie, a może nawet po trzy serie. Dobra, jeszcze chwila. Tak ćwiczymy około 40-45 sekund. Chwila odpoczynku. Drugie ćwiczenie. Chwila odpoczynku i cardio. Schodzimy nisko. Biodra w tył. Ciężar na piętach. Ostatnie dwa. Wow! I dwa. I chwila relaksu. Będziemy teraz robić wypady z uniesieniem kolana. Ja mam czwóreczki. Będzie zadyszka dzisiaj. Już jest. Okej. Okay. Mamy to. To tak. Jedna noga do tyłu i unosimy kolano. I druga noga. Tył i wznos kolana. No i tutaj już balansujemy. To uniesienie kolana też powoduje, że świetnie pracują nasze mięśnie stabilizujące. I góra. Super. No i to obciążenie powoduje, że bardziej jest angażowany mięsień. A gdy mięsień jest bardziej angażowany, to on się rozwija. A jak mięśnie się rozwijają, to mamy szybki metabolizm. Czy to nie jest piękne? Co my właśnie teraz robimy? Noga w tył i kolano do góry. Po treningu proszę mi pisać, co, jakie będą Wasze wrażenia. Na razie piłujemy, kochani moi. Nie ma to tamto. Nasz piąteczek zaczyna się dzisiaj z ogniem. Jeszcze. I góra, i ostatnie dwa razy. Hop. I hop. Jest, dobra. Odkładamy hantle i lecimy z naszym pierwszym cardio. I to będzie skater. Ja pokażę, czyli przeskok, noga do tyłu i dłoń do wewnętrznej stopy. Start. Wydech. 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 Niech podniesie się trochę tętno. I teraz po tym ćwiczeniu jedna seria na nogi za nami, za nami. Ale jeszcze chwila. I przechodzimy do serii na poślady. Jeszcze troszeczkę. Nie musimy przeskakiwać, możemy sobie przechodzić w tym ćwiczeniu. Wybieramy wariant najlepszy dla nas. I jeszcze chwilka. O, damy radę. Nie ma poza tym innej możliwości. Trzy, dwa, jeden. Pierwsza seria za nami. Mam nadzieję, że żyjecie. Widzę, że żyjecie. Idziemy po hantelki cięższe i robimy pośladeczki. Dobra. Pierwsze ćwiczenie, martwy ciąg. Drugie, wznosy bioder. I trzecie, przyjemne cardio. Stajemy na szerokość bioder. Nogi lekko ugięte. Plecy wyprostowane. Z wdechem schodzimy w dół. Klatka piersiowa do przodu. I wydech wyprost. Dół. I wydech wyprost. Zaangażuj pośladki. Wdech. I wydech. Schodzimy wolniej. I podnosimy się szybciej. I jeszcze troszkę. Aha. Powinniście czuć, bo ja czuję właśnie to miejsce, gdzie pośladek spotyka się z udem. I poza tym, że ćwiczymy właśnie tutaj naszymi tylnymi taśmami nóg i pośladkami, to jeszcze bardzo fajnie angażujemy plecy. I pępek podciągnięty do kręgosłupa. I plecy wyprostowane. I nie zadzieraj głowy, tak jak ja to robię patrząc na Was. Głowa z przedłużeniem kręgosłupa. I wydech. I ostatnie trzy. Wdech. I wydech. Wdech. Fantastycznie.
I kochani, przechodzimy na matę, kładziemy się na plecach, zostawiamy sobie jeden hantelek. Mogą być dwa, jeśli mamy lekkie. I teraz tak, hantelek odkładamy na talerzach biodrowych i będziemy unosić biodra z uniesieniem kolana. Wydech, wydech. No to jest ćwiczenie, które pośladki wprost kochają. Kochają i od razu mówię, że mogą się pojawić jakieś zakwasiki. Takie sympatyczne i przyjemne jutro na przykład. Czyli będziemy o sobie pamiętać długo. Tak lubię najbardziej. I wydech. I kolano do góry, i biodro do góry. To wsparcie na jednej nodze właśnie intensyfikuje ten ruch. No i fajosko. I wydech. I jeszcze chwila. Hop. Hop. Ostatnie 8. 8. 7. Przed nami ćwiczenie cardio. 5. 4. Czujecie poślad? 2. Bo mu już pali. 1. Jo! Dobra, odkładamy hantelkę i robimy teraz cardio. Będą to pajace, ale takie. Krzyżujemy ręce, krzyżujemy nogi i hop, hop, hop. Tak jest. Możemy robić to ćwiczenie na pieszo, jeśli nie możemy skakać. I krzyżując ramiona, najpierw idzie prawe górą, a później lewe. Koordynujemy ruch. Jest moc! Jest! Ma być! Jak jest to fantastycznie! Jeszcze chwila! Hop, hop, hop! I przechodzimy do kolejnej serii. Po tym ćwiczeniu jesteśmy zrobieni. Mamy już nogi, pośladki, przed nami brzuch. 6 i 5 i 4, 3, 2, 1. Jo! Bierzemy hantelki, schodzimy na matę, mogą być troszeczkę mniejsze. Okej, okay, let's go. Ćwiczenie będzie wyglądać tak, że kładziemy się, hantelki przy barkach, podnosimy się i 4 ciosy. 3, 4 i wracamy. I jeszcze raz. Raz, dwa, trzy, cztery. Hantelki wracają do barków i wiosłujemy. I robimy ciosy. Tak jest. Jest moc. Mam nadzieję, że już czujecie fajną pracę praktycznie wszystkich mięśni. Jeszcze troszeczkę. 4 ciosy. Kładziemy się, rolując kręgosłup. No, hantelki tak mocniej powodują, że ćwiczenie jest mocniejsze i te ciosy również angażują ramiona. Okej, okay. Poza tym powtórzeniem jeszcze 2. Ostatnie 2, co to dla nas? 3, 4, jasne, że damy radę. I 1, 2, 3, 4, odkładamy hantelki i robimy coś, co lubimy najbardziej. Przechodzimy do deseczki na przedramiona i sobie chwilkę podtrzymamy tę deskę. Ja już tutaj łapię czas. Czasie, czasie. Jesteś? Trzymamy, trzymamy. Aha. Jeśli jest ciężko, możemy co jakiś czas opuszczać kolana. I też będzie super, ok? Pępek do kręgosłupa. Tak odbijaj się od swoich przedramion. Pięty dążą do maty. Doprostowane nogi. Rozciągnięte achillesy. Ścięgna podkolanowe i walczymy, walczymy, walczymy. Jeszcze chwilka, jeszcze 15 sekund. Jeśli jest ciężko, to pamiętajcie, że zawsze możemy opuścić kolana, chwilę odpocząć i wejść do pozycji jeszcze raz. Wow! Co to jest? Co to jest za ogień? Jeszcze momencik. 5, 4, 3, 2, 1. Jest! I przechodzimy do cardio i będzie to wysokie unoszenie kola i możemy to robić albo w biegu, albo w marszu. No, wiecie, co Wam powiem? Trzecia seria za nami. Przechodzimy teraz do klatki piersiowej i do barków, ale jeszcze troszeczkę poskipujemy. Aha, nie pochylaj się do przodu, tułów wyprostowany, barki rozluźnione i kolana wysoko. Go, 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 yeah. Jak się macie? Wiem, nie musicie nic mówić. Wiem, my się możemy teraz nie lubić.
Później zawołamy do siebie miłością. Na wszystko jest czas, kochani. Ostatnie 10 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Wow! Przechodzimy do leżenia na plecach i będziemy wyciskać handelki nad klatkę piersiową. Możemy wziąć większy ciężar. Jakby czworeczki moje. Kładziemy się na plecach. Nogi zgięte. Łapiemy oddech. Mamy te nasze około 15 sekund. Ramiona rozpostarte i z wydechem łączymy dłonie nad klatką piersiową. Wyciskanie. Takie mieć sympatyczne, kulturystyczne ćwiczenie. Wyciskanie my robimy na macie, można robić na ławeczkach, płaskich, pod kątami różnymi, po to, żeby angażować wszystkie mięśnie klatki piersiowej, bo ich jest dużo. Wydech. A my dziewczyny, robiąc te ćwiczenia, poprawiamy wygląd swoich piersi. Bo jak mięśnie klatki piersiowej są wzmocnione, to one również podtrzymują właśnie nasze biusty. Wydech, więc gra warta świeczki. Dlatego wyciskamy. Jeszcze chwila. Wydech. Mam nadzieję, że już zaczynacie czuć, że coś tam się dzieje. Właśnie w klatce piersiowej w połączeniu takim tutaj koło pachy. Pacha i klatka, gdzie są wszystkie przyczepy. Wydech, ostatnie 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ja odkładam jeden hantelek. Jeśli macie małe, to możemy zostać z dwoma. Przekładamy hantelek nad głowę. Z wdechem przenosimy za głowę, patrzymy tak za siebie, zerkamy, czy niczego nie strącimy w domu. I wydech, wdech i wydech. I teraz przy tym opuszczaniu hantelek skupiamy się. Myślimy o naszym odcinku lędźwiowym. On powinien być w takiej samej odległości od maty, w jakiej zaczynamy ćwiczenie, czyli nie doklejamy go na siłę i on nie jest ruchomy. On tutaj fajnie też stabilizuje naszą postawę. Wdech i wydech. I jeszcze chwilka. No i po tym ćwiczeniu mamy cardio i zostanie nam ostatnia seria. Wiem, że dzisiaj troszeczkę dłuższy żelazny poranek, ale czegoś nie zrobi dla tego lepszego samopoczucia i przede wszystkim świetnej sylwetki. 6, 5, 4, 3 i 2 i 1. Doskonale odkładamy hantelkę i teraz przechodzimy do pozycji podporu i zrobimy wspinaczkę. Pierwszy wariant to podciąganie kolan do klatki piersiowej, drugi wariant no to biegniemy. Biegniemy. Ile sił w całym ciele, nie tylko w nogach, ale w ramionach, w brzuchu, w barkach. Jest moc. Jeszcze chwilka. Działamy, kochani. Ostatnia seria przed nami. Będzie można powiedzieć te dwa magiczne słowa, których jeszcze Wam nie powiem. Bo wiecie, bo to może spowodować, że stracimy motywację. A motywacja musi być, powinna zostać do samego końca. Jeszcze chwilka. 10 sekund przed nami. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 i 1. Okej. Dobra, przechodzimy do ostatniej serii. Przyjemniutkiej, bo będą ramiona, bicepsy i tricepsy. Możemy wziąć trochę większe obciążenie. Aha. Dobra, znowu czwóreczki. Będę miała zakwas. Nie ma opcji. Nie ma. Dobra, to teraz tak. Łokcie przyklejone. Wnętrza dłoni do mnie proszę zwrócić. Te kolana lekko zgięte. Plecy wyprostowane. I zaczynamy zginanie. Wydech. 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 I tutaj też ruch wychodzi tylko ze stawu łokciowego. Niech to będzie ruch, który właśnie wyprowadza nasz biceps, mięsień w głowę, ramienia. Będziemy mieć takie fajne buły na naszych ramionach. O, już się tak pomału zaczynają robić. Jej, lubimy to, co? Teraz który lepszy, lewy czy prawy? Wydech. Wydech, oba bardzo dobre. Bo w ogóle trzeba mieć do siebie też takie dobre i przyjazne podejście.
bardzo dobrze ćwiczymy. Najważniejsze, że się spotykamy i ćwiczymy, to jest już taki największy sukces. I to o poranku, to co się będzie działo później, tak rozpoczęty dzień z taką energią, no to zwiastun jedynie dobrych, dalszych momentów piątku, już nie wspominając o weekendzie. Myślę, powiem wam w tajemnicy. Póki tak sobie pompujemy ładnie, że może w niedzielę zrobimy sobie jakiegoś live'a, takiego dłuższego na YouTubie. Dawajcie znaka, ale po ćwiczeniach. Ostatnie 4. Wow, spompowane. 2 i 1. Ok, ja odkładam jeden hantelek, zostawiam sobie jeden. No, jeśli macie małe, to zostawiajcie oba. I teraz tak, łapiemy hantelek, przenosimy nad głowę i zginamy łokcie i wydech prostujemy. I teraz triceps, czyli tylne mięśnie naszego ramienia. I całe ramiona będą zaangażowane. Wydech. Wydech, tak jest. Jeszcze troszeczkę. Ostatnie kardio, kochani. I mamy 5 serii za nami. I możemy włączyć sobie później żelazny poranek od początku i zrobić jeszcze raz. Przejść przez te serie. Teraz już są przyjemności, a wyobrażacie sobie, co po 3 by się działo? Bo ja nie. Ale jak wy sobie wyobrażacie, to też dajcie mi znaka. Ostatnie 6, łokcie blisko. W ogóle też tutaj ruch to jest tylko właśnie w stawie łokciowym, wyprost, zgięcie. 3 i 2 i 1. Odkładamy hantelkę i robimy nasze ostatnie kardio, czyli będą skłon do boku, skłon do nogi zgiętej, przeskok i druga. I hop. I w przeskoku niech stopy się połączą. Nie musimy skakać oczywiście, możemy robić na pieszo. I teraz już dajemy z siebie wszystko, bo to już ostatnie ćwiczenie naszej 5. serii. Wow! Wow! Tak jest! Jej! Jeszcze troszkę. Damy radę. Jedna noga zgięta, druga wyprostowana. Pochylenie z tułowiem prosty. Klatka do przodu. Brzuch zaangażowany. Hop! 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 I jeszcze 6, 5, 4, 3, 2, 1. Może chyba teraz możemy to powiedzieć, że mamy to, ale mamy ćwiczenie. Jeszcze rozciąganie. Więc zostajemy na moment, ręce na biodra. Z wdechem pochylamy się do przodu. Szerszy rozkrok, tak żeby oprzeć dłonie pod barkami i wyciągamy plecy i wyciągamy klatkę piersiową i rozciągamy tyły ud i rozciągamy plecy. Z wdechem wyciągnij ramię do góry, spójrz na dłoń, opuszczamy, druga strona to samo, wdech, wyciągnij rękę, opuść. Teraz robimy skłon już na okrągłych plecach, żeby się wyciągnąć, wydłużyć, rozluźnić, zrelaksować. Oddychamy, uspokajamy oddech. Zginamy jedną nogę, robimy skłon, to znaczy taki wypad na jedną nogę. Otwieramy ramiona. Ach, przyjemności dla ciała i przechodzimy na drugą stronę. Wypad, noga zgięta, plecy wyprostowane. Druga noga doprostowana, wyciągamy ramiona. Tak, 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 tak. I przechodzimy na matę. Klęk podparty, przejdź dłońmi do przodu. Zrób plecy wklęsłe, zbliżaj klatkę piersiową do maty. Nasza pozycja szczeniaka jogowa. Bardzo fajnie, rozluźniająca i właśnie nadająca takiej elastyczności kręgosłupowi. Z wdechem przejdź do wyciągnięcia klatki, do takiego uproszczonego psa. Możemy zrobić na przedramionach, jeśli w pozycji wyższej bolą nas lędźwie. Ale tutaj chodzi o to, żeby rozciągnąć brzuch, żeby właśnie dać energię kręgosłupowi, który jest w przyjemnym wygięciu. I przechodzimy na pięty. Pozycja dziecka. Wyciągamy się, wydłużamy.
Przejdź na jedno udo, rozciągnij bok tułowia. Wróć do centrum, przejdź na drugie udo. Trochę nam się rzeczywiście przedłużyło. Wróć do centrum, takim rolującym ruchem, okrągłymi plecami. Klęk, otwarty wdech, z wydechem wklęsłymi wracamy. Wdech i wydech. I wdech i wydech i wdech. Zatrzyj palce stóp, pies z głową w dół, wyciągnij się, wydłuż. I teraz podejdź palcami, wysokimi palcami do dłoni. Weź głęboki wdech i z wydechem rolującym ruchem przejdź do stania. Ramiona szerokim łukiem do góry. Wdech, opuszczamy, wydech i jeszcze raz wdech, opuszczamy, wydech. I teraz już tak stuprocentowo możemy powiedzieć, że mamy to. Wow. Kochani, ja chyba muszę Was trochę przeprosić za to, że tak nam się przedłużyło. Ale wiecie, przyjemność lubimy, jak trwają, niech trwają, niech trwają. Zmachałam się, kurczę, zmachałam się i to mocno. Mam nadzieję, że nie ja jedyna tutaj w naszym towarzystwie jestem taka zmachana, że jest nas więcej. Więc napiszcie mi, jak tam leci, czy mamy jeszcze siłę. No to teraz można iść zjeść śniadanie. Wy też pytaliście, czy jem śniadanie przed żelaznym porankiem. Nie, ja zwykle zawsze, jeszcze nie zdarzyło mi się zjeść śniadania przed. Ale po już mam, naprawdę jestem hungry i idę wtedy sobie zrobić pyszności. Najczęściej jest to owsianka i dzisiaj również jest owsianka z gruszką i z orzechami. Potrzebuję teraz doładowania właśnie węglowodanami. Jeju, jeju, super, ale fajnie. Mamy to, pisze Milenka. Iwonka, wykończyłaś mnie, Milonka. Nie tylko ciebie, sama siebie też wykończyłam, ale my to lubimy, prawda? Lubimy sobie dodawać takiego poweru. Pozdrawiam, ciepło, pędzę pompować w pracy. O, i to mi się podoba, dokładnie, jak od razu inaczej praca wygląda. Gra warta świeczki, zdecydowanie, Elu. Wow, było super, pisze Wiesia, super, tak lubię, ale fajnie. Był wycisk, tak, pani Jadzio, i był wycisk dzisiaj. Mamy to, pisze Sylwia. Super, pani Jadzia, dziękuję, zadyszka jest i mięśnie też są. Ile ja mam mięśni, miłego dnia, ile my mamy mięśni? My mamy mięśni ponad 200, to na pewno mamy tych mięśni. I tak wszystkie poznać i zaangażować. No, dzisiaj powiem Wam tak, że większość mięśni zostało zaangażowanych, tych głównych. Więc fajnie, 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 o to chodzi. Olu, nie szkodzi, każda minuta z sobą to przyjemność. Dziękuję, jest to ja, dziękuję, bo ja też z Wami mogłabym spędzać tych minut naprawdę bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo. Dziękuję, Aldonka, że byłaś, była moc, pisze Agnieszka. Miłego weekendu, Pani Jadziu. Marta, pierwszy raz byłam z Wami. Marta, mam nadzieję, że pierwszy raz i że zostaniesz z nami, się będziemy spotykać regularnie, bo regularność właśnie w ćwiczeniach i w zachowaniu formy jest niezmiernie istotna, czyli trzeba w sobie znaleźć wytrwałość, motywować się na wszystkie możliwe sposoby. My tutaj dodajemy tej motywacji, dodajemy siłę, energii i lecimy. Oj, my już od dawna tak lecimy, więc myślimy, no prawie, że jesteśmy pewne, że będziesz z nami. Grażynka pisze, że jesteś wspaniała. Grażynko, ty też jesteś wspaniała. Wszystkie jesteśmy wspaniałe i co do tego, żadna z nas nie powinna mieć żadnych wątpliwości. Dziękuję, było intensywnie, czekam na niedzielę. O, dobra, to czyli planować, tak? Planować naszego live'a niedzielnego na taki wieczór chyba, na taki może trochę wcześniejszy wieczór. I byśmy sobie poszalały na macie, może jakieś wygięcia, właśnie coś kręgosłupowego. Dobra, miłego dnia żyjemy, pisze Iwonka, to się bardzo cieszę. Monika, dzięki, Ula, przedłużyło się, nie zauważyłam. Teraz śniadanko zdrowe, miłego dnia, super wszystko popracował. Wy jesteście tacy kochani. Ja tutaj przedłużam prawie o pół godziny. Nie no, kwadransik taki, wy nie zauważacie. No jak was nie kochać? Przytulam was wszystkie, przytulam mocno. Ale no to do niedzieli jest, dobra, czyli jesteśmy umówione, bardzo się cieszę. Dobrego dnia. Weekendu. I taki będzie, nie mam wątpliwości. Kochani, dbajcie o siebie, nawadniajcie się, odżywiajcie w miarę zdrowo. I co? Jesteśmy w stałym kontakcie tutaj. Facebook, Instagram, YouTube. Działamy, piszemy do siebie i jest w nas moc. Girls power. Uściski dla Was. Do zobaczenia. Mua.